kochani. Witam Was dzisiaj na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj jestem bardzo zadowolona, bo mam piękne rzeczy i oczywiście pokażę Wam dzisiaj haul lumpeksowy. Będzie to i haul i trochę z nowego towaru, ale też będzie sporo rzeczy wyprzedażowych, co mnie bardzo cieszy oczywiście. No i fajnie, bo mogę wtedy więcej rzeczy kupić dla Was. Jest większy wybór, no i w ogóle jest super. Także zapraszam Was na ciąg dalszy, na piękne perełki, cudowne sukienki, bluzki, sweterki, super tkanin, spodnie i jedną piękną rzecz vintage, także lecimy i oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to jest to dla mnie ogromna pomoc i polubcie koniecznie filmik. Słuchajcie, no i dzisiaj zacznę nietypowo, bo zacznę od rzeczy, którą mam na sobie. No żartowałam, oczywiście zazwyczaj zaczynam od tego, co mam na sobie, ale dzisiaj to jest super piękna rzecz vintage. Nietypowo, dlatego że takie perełki vintage zazwyczaj zostawiam na koniec, ale dzisiaj mam dużo perełek, więc nie szkodzi. Słuchajcie, przepiękny kombinezon z lat 60. Oczywiście zobaczycie, nie będę już go oczywiście zdejmować teraz na wizji, ale zobaczycie ten kombinezon w przebitkach. Wydaje mi się, że ten kombinezon jest z domieszką wełny. Jak to w latach 60., 70. dużo się robiło ze sztucznych włókien, więc myślę, że częściowo ten kombinezon jest z nylonu, ale na pewno nie w 100%, bo ma w sobie taki lekko wełniany dotyk. Myślę, że to może być pół na pół z wełną, na przykład nylon i wełna. Jest bardzo, bardzo ciepły, powiem Wam. No i jest taki na styk na mnie, wiecie co, tak, że dopinam się, spoko, ale jest to takie naprawdę obcisłe. Chociaż wydaje mi się, że takie jest założenie tego kombinezonu. Być może jest to na niższy wzrost kombinezon, bo rękawy mam krótkie, ale rękawy te są takie, że można je zapinać tutaj. I wydaje mi się, że takie założenie, że miało być wywinięte, bo guzik jest od spodu, co jest trochę dziwne, wiecie? I chyba trzeba to zapiąć, zapiąć i potem dopiero wywinąć. Więc wydaje mi się, że to taki rękaw może być 3/4. Nogawki są dość krótkie, ale jest to taki w takim specyficznym stylu kombinezon, że właśnie fajnie moim zdaniem wygląda, że są krótkie te nogawki, takie obcisłe i krótkie. No moim zdaniem naprawdę jest mega. Dajcie znać, jak wygląda. No widzicie, jak się zapnie rękawek, to tak to wygląda. No i ma to takie typowe dla lat 60. kieszonki z guziczkami. To są prawdziwe kieszonki, słuchajcie. To na, co prawda dziwnie by wyglądało, jakby coś tu włożyć. Sorry, jestem cała we włosach, bo to jest czarne, wiecie. Przy kotach to się nie sprawdza za bardzo. No i tak to wygląda. Zobaczcie tam w stylówce, bo oczywiście, że go zmierzyłam do stylówce. Już w zeszłym odcinku tam niektóre rzeczy mierzyłam w tym kombinezonie, bo to było nagrywane tego samego dnia. Na przykład czerwony żakiet do tego, albo coś tam jeszcze innego mierzyłam. A, no ten płaszcz vintage taki turkusowy też zmierzyłam sobie do tego kombinezonu. No jest boski, no na przykład na jakąś imprezę na lata 60. albo w ogóle nawet tak do chodzenia, jeżeli to oczywiście nie jest jakaś okazja mega formalna. Można by do tego na przykład jakiś taki blazer, kamizelkę, która troszkę przysłania tu, wiecie, te okolice bioder i pupę, bo to jednak jest bardzo obcisłe i takie eksponujące, no ale nie przejmujemy się. Nawet powiem Wam, że jestem zaskoczona, że ten kombinezon dosyć fajnie trzyma sylwetkę, bo wiecie, ja jestem taką osobą, która ma raczej dosyć kobiece kształty. Trochę tutaj też jest jakaś fałdka tam i tu, nieduża, ale jest. Więc wydaje mi się, że nawet nieźle to trzyma i nie jest takie bardzo widoczne to właśnie, te wszystkie drobne kobiece niedoskonałości tak zwane, chociaż może właśnie to są doskonałości. Ciężko powiedzieć, że za bardzo się wypieramy tej kobiecości. W każdym razie jest to naprawdę super mega perełka vintage, także jestem przeszczęśliwa, bo kocham takie rzeczy, które są już niepowtarzalne. Nie da się już takiego czegoś znaleźć nowego, prawda? No można uszyć na wzór, ale no jest przepiękny. I na przykład to też mi się bardzo podoba, zobaczcie. Tutaj jest takie guziczki są pod szyją, z takim półgolfem jakby, no jest to coś superowego. Kojarzy mi się ze Star Trekiem, słuchajcie. Ja jestem fanką Star Treka, a Star Trek w latach 60., jak wiadomo, w czasie programu kosmicznego
powstał w czasie trwania programu kosmicznego, zainspirowany to było tym wszystkim, tym całą ekscytacją, podróżami w kosmos i tak dalej. To się wydawało takie mega futurystyczne wtedy. No i w sumie jest nadal. Nadal kombinezon kojarzy się z podróżą w kosmos, prawda? Kombinezon kosmiczny na spacer w przestrzeni. No a ten kombinezon jest bardziej taki na spacer jesienny u nas. Powiedzmy sobie szczerze, jest ciepły naprawdę, że spokojnie można to w zimie ubrać jako główne ubranie i na przykład tylko właśnie jakaś kamizelka na to, albo po prostu płaszcz na wierzch, jak ktoś się nie wstydzi pokazać swojej sylwetki. Także taka rzecz. Dobra, to lecimy dalej, nie tracąc czasu. Kupiłam bardzo fajną spódniczkę na wyprzedaży. To jest spódniczka na 12 lat, ale ona jest po prostu w takim rozmiarze 34-36 od Hummel. I to będzie super rzecz na przykład do uprawiania sportu. Patrzcie, fajna markowa spódnica z super materiału. Bardzo mi się podobają kolory tej spódnicy i właściwie te kolory mi bardzo pasują, więc ja się zastanawiam, czy właśnie sobie tak na lato, na jakieś takie bardziej sportowe, do adidasków, do, wiecie, do jakiejś podkoszulki sportowej w kolorach, nie zostawić, bo to by było super. Może być nawet do krótkich takich leginsów, jak ćwiczymy, albo do grania w badmintona. Ta-da! Piękne kolory, naprawdę przepiękny wzór, jest przepiękny i materiał jest naprawdę super, super jakości. Także super, no co z tego, że na 12 lat? Ja się tym nie przejmuję. Kolejna rzecz jest też bardziej na lato, ale można takie coś nosić i w zimie, w jesieni, jeżeli macie do czego, na przykład lubicie jasne ciuchy, lniana podkoszulka z długim rękawem, rozmiar L bodajże, już Wam sprawdzę. 100% len, jest na metce, jest w super stanie, 100% len, tak. Ale właśnie nie wiem, jaki rozmiar, ale wygląda wygląda tak z zewnątrz, tak jak się patrzy, na L-kę. Na pewno nie jest to S-ka. Może to być MKL-ka, raczej coś pomiędzy, 40 około, może 42, no bo jednak to się, to jest, wiecie, to się naciąga. Bardzo fajna koszulka z zielonym takim khaki paseczkiem cienkim. Kolejna rzecz, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to jest koszulka jedwabno-bawełniana marki Culture. To jest fajna marka, taka właśnie jakościowa. A koszulkę sobie kupiłam typowo do piżamy, wiecie, bo ja mam tych koszulek trochę. A ta koszulka jest w bardzo dobrym stanie, nie że jest jakaś znoszona, ale ona ma taki miękki materiał, który właśnie bardzo, bardzo fajnie się nosi jako piżamkę. Zobaczcie, tu jest jeszcze taki kochany motylek. Widzicie? I oczywiście, że ma guziczki z masy perłowej, takie malutkie. No i zobaczcie, w ogóle te guziczki są takie jakby zdobione w takie kwiatki czy w motylki, właśnie już nie wiem. Zobaczcie sobie, przymierzyłam do mojej piżamki, bo szukałam de facto koszulki, konkretnie do jednych spodni od piżamy, które są z jedwabiu, a nie miałam właściwie góry do tego. No i zobaczcie, bardzo fajnie się to dobrało. One są w takie właśnie wzorki różne, kwiatowe i mają taki fiolet w sobie, więc super to pasuje i jestem mega zadowolona, bo teraz mam na zimę piżamkę już kompletną. No i tu Wam pokazuję jeszcze, o której zapomniałam rzeczy. Super vintage bluza od Nike. Bardzo mi się podoba i w ogóle bardzo mi pasuje. Będzie też wyglądała spoko do jeansów, ale ja takie rzeczy raczej noszę właśnie do dresu. Kolejna rzecz to bardzo fajne bolerko vintage. Zobaczcie. Magnolia marka, rozmiar M, ale spokojnie może być rozmiar L też. To z fajnym składem, bo posiada 70% wełny, 20% angory, 10% nylon. Czyli wełna z angorą głównie, bardzo zdobione. To jest coś takiego, co jest taki, byłoby taką super narzutką, takim mikro żakiecikiem, na przykład na święta, na jakąś okazję, na czarną sukienkę, do eleganckich spodni. I naprawdę to jest takie coś ręcznie zdobione w stylu lat 80. Zobaczcie, jakie ma piękne, naprawdę piękne zdobienia. Na mnie to jest oczywiście za duże, ale pokazuje się tam Wam. Ślicznie zdobione. Bardzo misternie i bardzo, bardzo ciepłe, słuchajcie. To jest takie coś, jak macie cienką sukienkę, na przykład na święta, ale boicie się, że będzie Wam zimno, no to można sobie właśnie wziąć taki gruby, milusieńki sweterek i bardzo miły jest, bo ma dużo angory w sobie. No i jest piękny, naprawdę ma piękne wzory. Piękne wzory. Taki naprawdę w stylu retro to jest, ale jest
super jakości i super materiał. Kolejna rzecz to naprawdę też super jakościowa rzecz dla mnie. Także od razu mówię, że tego nie odsprzedaję, bo szukałam czegoś takiego. Słuchajcie, golfik od Wayne Rogers, taki ściągaczowy, grubiutki dosyć i ma super skład. Jest to taka idealna, basicowa rzecz w super kolorze, bo wiecie co, mi jest lepiej w takim szarym niż w czerni. Chociaż oczywiście jak się pomaluję, to w takim kombinezonie też wyjść mogę jak najbardziej. Ale na co dzień na przykład, bardziej wolę takie zgaszone kolory. 72% jedwab, 13% kaszmir i 15% spandex, żeby było bardziej elastyczne. Zobaczcie. No po prostu mega fajna rzecz. Tam przymierzę Wam w stylówce, ale to jest takie coś, co do wszystkiego pasuje. No, oczywiście nie do wszystkiego, tylko raczej do ciemnych rzeczy. Do czerni, do szarego właśnie, a mam takich rzeczy trochę. No więc uważam, że to jest super, super zdobycz. I no i jestem mega szczęśliwa, że to jest takie bardzo przyjemne właśnie jedwab, słuchajcie, jedwab z kaszmirem w ogóle. Wow! Ale dzisiaj mam same super materiały. Na końcu pokażę Wam sukienki, bo sukienki mam też piękne, ale te sukienki są bardziej na lato. Jedna jest może taka bardziej na teraz, a reszta jest raczej na lato, ale naprawdę są mega fajne. Także nawet warto sobie na lato zakupić, bo większość tych sukienek jest w większym rozmiarze. Jedna jest chyba w moim. Piękny sweterek i też ostro myślę, czy sobie go zostawić, czy nie, poradźcie mi. To jest wycięta metka ze składem, ale i z firmy, bo to jest monoprifem. Oczywiście to jest taki tam francuski bodajże dom. Taki popularny, ale w dotyku czuć, że jest to wełna, słuchajcie. Ewentualnie wełna z jakąś domieszką, możliwe nylonu. Natomiast naprawdę bardzo widać, że jakościowa rzecz. Zobaczcie, jak pięknie tutaj takie wykończone te łączenia takim ściegiem z takimi dziureczkami. No i oczywiście, że guziczki z masy perłowej, rozmiar jest, nie wiem co to za rozmiar, 0. No jest to mały sweterek, jest to taka S-ka, XS-ka, S-ka, bardzo ładny, klasyczny, idealny stan, słuchajcie, idealny stan. Jak nie lubicie takiej ostrej wełny, to to jest prawdopodobnie w większości merino, na pewno nie jest to sztuczne, ewentualnie mała domieszka może być. Bo to widać nawet i czuć i widać w dotyku, że taka właśnie typowa cienka wełenka merino, bardzo delikatne, bardzo przyjemne dla skóry, można spokojnie nosić na gołe ciało bez problemu. No, lecimy dalej. Teraz mam coś naprawdę superowego. Sweter z wełny jest chyba ręcznie robiony, bo tak, słuchajcie, taki typowy rękodzieło, piękny sweter, może być jako świąteczny, ale może być też jako taka kurtka, jest w stanie idealnym i na pewno to jest 100% wełna. Wiecie co, no nie jest jakaś bardzo, bardzo kująca, to na pewno nie jest taki rodzaj wełny, która się rozdrapiecie w niej, ale to też nie jest rzecz na gołe ciało, prawda? Bo to jest bardziej taki sweter w charakterze kurtki, narzutki. Zobaczcie, jakie to jest piękne, no po prostu zatyka dech w piersiach i jest nowe. No tutaj naprawdę, tu ani kuleczki nie ma, zobaczcie. To całe to jest no idealne. Wcale nie musi być to jako świąteczne, chociaż kolory są dość takie kojarzące się, nie? Bo jest i tu i trochę zieleni, i granat, i czerwień. Piękne wzory. Zobaczcie mnie. Na mnie jest oczywiście duży, bo to jest bardziej L-ka, ale jako taki oversize, taka bardziej narzuta, to też może być. No przepiękna rzecz, naprawdę przepiękna rzecz i uwielbiam kupować takie rzeczy, bo to jest tak oryginalne, niepowtarzalne. No i nie wiem, czy ktoś się tak napracował, czy to była jakaś firma, ale nie widać tutaj, żeby miało to metki. I wiecie co, to jest takie wrabiane. Rękawy są tylko takie, że o, tak wykończone. O, ale tutaj jakby nic nie widać, żeby to miało... Wydaje mi się, że to jest całkowicie ręczna robota. No, chyba, że jakaś firma, co robi ręcznie swetry po prostu i sprzedaje, ale to jest mega, mega unikat i kto pierwszy, ten lepszy, kochani, tak jak jest zwykle. Czasem jest to przykre, ale no niestety tak to wygląda. XS-ka, ale może być spokojnie na S-kę. To jest taki mikrosweterek pod koszulka, bardzo fajna, basicowa rzecz i to moim zdaniem jest bawełna z jedwabiem. Niestety też wycięta metka, bo próbowałam znaleźć skład, ale jest wycięty.
Natomiast to w dotyku czuć, że też oczywiście guziczki z masy perłowej, bardzo delikatne to jest, bardzo takie klasyczne, przez to bardzo praktyczne i ponadczasowe, bo to można używać jako podkoszulek zwykły, wcale nie musi być to jako sweterek, tylko jako koszulka z takimi ozdobnymi guziczkami, na przykład do jeansów. Pokażę się Wam właśnie do następnej rzeczy w tym, bo mam takie fajne modowe jeansy też. No i właśnie przechodzimy do tych jeansów. Są to takie też właśnie fajne, w super kroju, szerokie jeansy w rozmiarze XS, ale weszłam w nie, może to jest XS-ka skandynawska, wiecie, bo wtedy to jest trochę, nie wiem jaka to firma, ale może będzie na Metce, czekajcie. Bo jeszcze się nie zdążyłam zorientować, tylko tyle co zadbałam o te spodnie i je wyprasowałam. Na pewno jest to 96% bawełny i 4% elastanu, troszkę mają. No i nie wiem jaka marka, niestety nie udało się znaleźć marki, natomiast są bardzo fajnej jakości te spodnie, w bardzo ładnym kolorze, bardzo mi się podoba ten kolor i chyba sobie je zostawię do takich wąskich właśnie botków traperów. Koniecznie dajcie znać co sądzicie, bo uważam, że są bardzo ciekawe. Ładnie leżą, są bardzo, bardzo wygodne. Ja mam problem z wygodą spodni. Często spodnie są na mnie po prostu na moją figurę nieodpowiednie i mam wąski pas, szersze biodra i to utrudnia noszenie jeansów, jest mi po prostu w jeansach niewygodnie. A te spodnie, powiem Wam, że naprawdę super się czułam, jak je włożyłam, więc koniecznie dajcie znać, co też uważacie o tym, jak wyglądam i tak dalej. No, słuchajcie, teraz sukienki. A nie, jeszcze jest jedna bluzka. Jeszcze jest jedna bluzka, bardzo fajna w rozmiarze bodajże ML. Tu jest napisane E42, czyli L-ka. Dobrze. Słuchajcie, piękna cieniowana bluzka marki Cream, czyli też super marki. I ma takie rękawy, no jest śliczna. Kolor taki oliwkowo-kaki z przetarciami, właściwie z tymi takimi przejściami w stylu tie-dye, tak? Przymierzę Wam, żebyście zobaczyli jak to wygląda. W bardzo dobrym stanie, tutaj jest jakiś taki mikro coś, ale nie wiem co to nawet jest. Być może tutaj były jakieś szlufki na pasek? Nie! Tu jest taka kreseczka malutka, ale to słuchajcie, naprawdę w ogóle tego nie widać. Zobaczyłam to, bo akurat popatrzyłam dokładnie w to miejsce. Piękna bluzeczka, piękne rękawy. Viskoza to jest. No i teraz przejdziemy już do sukienek. Zacznę od sukienek, które w miarę mogę przymierzyć na mój rozmiar. Jedna to jest piękna sukienka z viskozy marki PBO. Tutaj jest metka. Ma śliczny wzór, zobaczcie. Taki piękny granat. Nie wiem, jak się czy to jest granat indyjski, czy... Dajcie mi znać, jeśli pamiętacie, bo w tej chwili mi wyleciała nazwa tego koloru. I on ma takie jakby od latawców, od dmuchawców, latawcy, dmuchawcy, wiatr. Od dmuchawców, nie od latawców. Takie, albo takie drzewa minimalistyczne, to są śliczny kolor. Dajcie znać, jak wyglądam w tej sukience. Wydaje mi się, że to będzie o rozmiar za duże na mnie, ale naprawdę śliczna jest. Ma dłuższy rękaw, więc spokojnie może być właśnie to sukienka też na zimę i jesień pod żakiet, kardigan, marynarę i tak dalej. No, dajcie znać, co sądzicie, jak się Wam podoba, która z sukienek najbardziej. Tu jest druga śliczna sukienka, ta jest na lato, zdecydowanie już na lato. I ta mi się mega podoba kolorystycznie, jest taka świeża miętóweczka. Jak jakiś zestaw takich lodów, które jemy w lecie. Piękna też z wiskozy sukienka i to jest MBYM, fajna marka, też rozmiar M właśnie. I ma takie fajne bufiate te rękawki tutaj i w ogóle taki bezpretensjonalny krój. Kolejna sukienka to będzie taka w większym rozmiarze, wiecie co to jest? L-ka, tak? Taka sukienka trochę koszulowa, ale w bardzo ładnej kolorystyce. Taka typowa letnia, typowo letnia, słuchajcie. Przepiękny zestaw kolorów, ten taki lila z oliwkową zielenią, z takim lekkim żółtawym beżem na kremowym tle. Bardzo urocza sukienka, typowo moim zdaniem taka właśnie plażowo-letnia. To będzie coś superowego na takie nieformalne stylizacje letnie. No i tutaj jest sukienka super wiskozy, taki przepiękny materiał ma, słuchajcie. I to jest marka Arquette. Rozmiar 44. Rzeczywiście to jest większa sukienka, taka XL-ka faktycznie i taka kimonowym kroju. Fajne rękawy, taka nowoczesna, lejąca, bardzo gruba ta wiskoza, to jest taki atłas wiskozowy, naprawdę gruby.
z kieszeniami, więc w ogóle super, przepiękna. Naprawdę, ta sukienka mnie też zachwyca. Wiecie co, ja kocham takie rzeczy. Ja nie wiem, jak w nich wyglądam, bo też nie jestem obiektywna, ale ja się zawsze zachwycam tego typu sukienkami, takimi minimalistycznymi. Patrzę, czy to jest typowa wiskoza, czy to jest jakiś lepsiejszy rajon. Nie, no 100% wiskoza po prostu. Tu jest napisane, żeby prasować na lewej stronie. Tak, bo to się może bardzo wyświecić. Chyba, że macie parownicę, to bez problemu. No naprawdę, ekstra piękna sukieneczka. Przepiękny kolor. Ten róż jest taki niesamowicie twarzowy, chyba każdemu jest w nim dobrze. Uniwersalny bardzo. Także chyba była to ostatnia rzecz w dzisiejszym haulu. Jeszcze patrzę, czy na pewno. Tak, słuchajcie, wszystko to już na dziś. Pokazałam Wam wszystkie rzeczy, sukienki, też jestem mega z nich zadowolona. No i oczywiście bardzo Was proszę o komentarze, piszcie, jak chodzi o kontakt, to piszcie na maila modaekokreatywna@gmail.com, ale jest on też w opisie filmiku, tak jak i wszystkie tam linki do Vinted i tak dalej. Rzeczy, które zastanawiacie się, czy są z poprzednich filmów, prawdopodobnie będą na Vinted, jeśli jeszcze nie zostały puszczone w obieg dalej. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Teraz będzie dużo filmików ze stylizacjami i takich w ogóle inspiracji jesiennych, oprócz holi lumpeksowych. Zapraszam Was też niedługo na filmik z firmą, która, taką galerią biżuterii, która robi z naturalnych kamieni i super, jestem mega zachwycona po prostu tą współpracą, więc mam nadzieję, że Wam spodoba, bo ja kocham naturalne kamienie i w ogóle takie naturalne materiały i biżuterię z prawdziwych kruszców i wiecie, srebro, złoto i tak dalej. No wiadomo, jak to kobieta każda, jak to większość kobiet. Także będzie coś naprawdę fajnego, z super jakością. No, także do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam!